psychokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na nowy haul lumpeksowy. No i to będzie taki haul z Zaklikowa, bo byłam na 3-dniowym wypadzie właśnie tam i kupiłam kilka super rzeczy, które już muszę Wam koniecznie pokazać. Pokażę Wam też kilka rzeczy, które otrzymałam od mojej widzki. Już dostałam je chwilę temu przed wakacjami w Hiszpanii, ale po prostu nie było jeszcze za bardzo kiedy tego ogarnąć, więc dopiero teraz Wam to pokażę. Także zapraszam już i zaczynamy! Oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, to jest bardzo ważne dla rozwoju mojego kanału, także proszę Was. I o polubienie filmiku, no i idziemy dalej. Słuchajcie, zacznę od tych rzeczy od mojej widzki, bo dostałam sporo rzeczy, taką dosyć dużą paczkę. Niektóre rzeczy będą do mojego koła teatralnego, to nie będę Wam tego pokazywać też tutaj, bo tego jest naprawdę dużo, musiałabym nakręcić oddzielny film. Ale no, są tam takie rzeczy kostiumowe, które się nadadzą bardzo fajnie właśnie do takiego kółka teatralnego. Ale dostałam też bardzo fajny gadżet. To jest taka kamera, zobaczcie, taka analogowa kamera Canon starego typu z soczewką. Naprawdę fajna rzecz. Prawdopodobnie nie będę używać tej kamery jako kamery, ale jest to świetny gadżet, można to używać do filmików, do zdjęć, nawet do ekspozycji w sklepie, a wiecie, że planuję otworzenie sklepu, nawet już znalazłyśmy siedzibę, także niedługo powiem Wam jakieś szczegóły na temat tego. No i uważam, że bardzo fajny taki klimatyczna rzecz właśnie, którą możemy użyć na przykład w ekspozycji w sklepie albo do zdjęć retro, do jakiegoś settingu tego typu. Także super rzecz, dzięki, bardzo dziękuję. No i pokażę Wam też tutaj rzeczy, które będę mogła użyć w teatrze prawdopodobnie. Bardzo fajny kapelusz, słuchajcie. Teraz to boję się, że będę musiała się od nowa czesać. W każdym razie super kapelusz z wełnianego filcu, czarny. Myślę, że nie tylko do stylizacji, ale i do noszenia na jesień się przyda. Dziękuję również, jest naprawdę bardzo fajny kapelusik. Do wielu na pewno stylówek się przyda. Dostałam takie kochane, zobaczcie, ręcznie robione nakładki. Chyba to są na jajka gotowane, żeby nie wystygły. Tak mi się wydaje. Piszcie, czy znacie takie gadżety. Mnie się wydaje, że to jest właśnie takie kurki, które się nakłada na jajka i nie wystygną nam, zanim zasiądziemy do śniadania. Urocze, bardzo, bardzo fajne. Super, bardzo mi się podobają, są po prostu słodziutkie. No i pokażę Wam jeszcze dwie spódnice. To są takie spódnice typowo estradowe. Trochę wyglądają jak te spódnice do flamenco, do tańca jakiegoś hiszpańskiego. Naprawdę są ekstra, zobaczcie. Tak to wygląda. Dwie identyczne spódnice, tylko w różnym kolorze. Ta jest czarna. Tak wygląda. Druga jest taka sama, tylko czerwona. No i ta czerwona spódnica ma przecudowny kolor, zobaczcie, i te falbany są niesamowicie spektakularne. Myślę, że może to się przydać do jakiegoś właśnie numeru kabaretowego, teatralnego, czy właśnie do jakiejś piosenki w stylu hiszpańskim, w jakimś charakterze takim tanecznym, imprezowym. W każdym razie, no, przepiękna, ta czerwona szczególnie mi się bardzo podoba. I mam taką spódnicę tiulową, którą można też na wierzch nałożyć, bo jest też z taką falbaną. Myślę, że może to naprawdę spektakularnie wyglądać. Także bardzo dziękuję. Na pewno są to rzeczy, które się przydadzą. A takie szerokie, spektakularne spódnice to jest zawsze rzecz fajna, którą warto mieć właśnie szczególnie w teatrze. I to są dwie takie same spódnice, więc kto wie, może jakiś duet damski. Duet damski w stylu hiszpańskim. Zobaczymy. Teraz, moi drodzy, przechodzę do rzeczy, które kupiłam w Zaklikowie. Byłam z Asią. Z tą samą Asią, którą już widzieliście wypady wakacyjne. Tym razem nie filmowałyśmy tam, bo chciałyśmy sobie już tak całkiem odpocząć. Ale byłyśmy na zakupach w lumpeksie. Pokażę Wam najpierw rzeczy, które wyszukałam właśnie dla Asi. Jest pasek, który wzięłam do siebie specjalnie, bo chcę dorobić jej dziurki. Ja mam taką maszynkę do robienia tych dziurek, takie urządzenie. Także po prostu jej dorobię, bo ona jest bardzo szczupła, ma wąską talię, podobnie jak ja, i za mało jest dziurek w tym pasku. Ale zobaczcie, jest przepiękny pasek i kosztował jakieś grosze, chyba 2 złote.
z tego co pamiętam, Liebeskind Berlin, więc bardzo dobra marka, 100% skóra, ma śliczny kolor, taki beżowy, naprawdę bardzo, bardzo ładny pasek, może być do jeansów, może być do sukienki, nawet takiej w stylu bardziej takim nowoczesnym, sportowym, w każdym razie naprawdę ślicznie wygląda, bo ma bardzo fajny taki styl, taki trochę hardkorowy i taki przecierany kolor beżowy w pięknym odcieniu, naprawdę. Bardzo też mi się podoba ta klamra, jest taka prosta i jest w idealnym stanie, także super, zaraz będę właśnie robić dziurki do niego. Kolejna rzecz to, nie mam jej tutaj, bo Asia ma to już w domu, właściwie dwie rzeczy, przepiękne markowe buty. Podam Wam tam markę na ekranie. W każdym razie są to takie, jest to taka firma, która wytwarza buty w stylu retro, takie już droższe, z wyższej półki. I one właśnie wszystkie są w takim, są nowe, ale są robione w takim stylu tradycyjnym, w stylu retro. Prześliczny kolor, zobaczcie na ten wzór tam na zdjęciu. Uważam, że po prostu to są przepiękne buty. Co prawda są dość wysokie, także nie są najwygodniejsze, ale no nie są to też buty takie, w których będziemy biegać na zakupy, prawda? Takie elegantsze buty na jakieś oficjalne spotkanie w pracy, na przykład w przypadku Joanny, myślę, że mogą się jej przydać. Bardzo ładny kolor, no naprawdę są wykonane z dbałością o szczegóły i te buty też kosztowały 5 zł chyba, tak mi się wydaje, coś między 3 a 5 zł, nie jestem do końca już teraz pewna tej ceny, ale to na pewno były kilka złotych, bo to była totalna wyprzedaż w jednym ze sklepów właśnie w Zaklikowie, także naprawdę udało się i sukienka, która jest na zdjęciu, też właśnie wyszukałam ją dla Joanny, jest przepiękna, też bardzo dobrej marki, takiej nowoczesnej, super materiał z wiskozy, ale bardzo dobrej jakości, także całość uważam, że jest bardzo udana. Nie wiem, jak Wam się podoba, ale dla mnie jest bomba po prostu i wygląda w tym po prostu rewelacyjnie Asia. Także mam nadzieję, że też Wam się podoba, piszcie koniecznie. Mnie się mega podoba ten zestaw, no i te buty to już w ogóle mnie powaliły. Dobra, idziemy teraz do rzeczy, które ja kupiłam. Pokażę Wam rzeczy, które kupiłam najpierw do sklepu. Jest to taka torebka Karen Millen i też kosztowała ona, kochani, jakieś grosze, kilka złotych. Jest to torebka ze skóry jak nowa, zobaczcie. Oczywiście styl torebki, czy komuś się podoba, czy nie, to jest kwestia dyskusyjna. W każdym razie jest to 100% oryginalna torebka od Karen Millen. Tu ma logo, nawet każdy, słuchajcie, z tych nitów tu na torebce jest sygnowany Karen Millen. Jest bardzo ładna w środku, ja tutaj mam folię w niej, ale jest logowana podszewka, no i wszystko tutaj jest przepięknie wykonane ze skóry i jest po prostu jak nowa, jest serio jak nowa ta torebka i ma bardzo ciekawy kolor, ja uwielbiam ten kolor, taki biskupio fioletowo-różowy, trochę fuksja, trochę biskupi, coś pomiędzy. Zaraz Wam się pokażę właśnie do tej spódnicy na lewą stronę z tą torebką. Jest, moim zdaniem, jest bardzo fajna. Moja mama nie lubi takich ozdób na torebkach i jak jest za dużo tych srebrnych rzeczy na przykład, ale mnie to nie przeszkadza. Zależy do czego oczywiście i jak to wystylizujemy, żeby nie przesadzić z ozdobami w stroju też, ale torebka jest po prostu przepiękna i myślę, że ktoś, kto w moim sklepie sobie ją zakupi, będzie zadowolony, bo naprawdę jest bardzo piękna skóra, piękne wykonanie, jest nówka. I fajny ma formę takiego trochę worka jakby. Tutaj trzeba będzie tylko dokupić pasek. Ja myślę, że pasek, po prostu taki łańcuch srebrny będzie do tego świetnie pasował. Być może nawet ja dokupię ten pasek. W każdym razie będziecie mogli sobie tą torebkę ode mnie zakupić, bo ja mam torbę dokładnie w takim kolorze już, taką na ramię. I nie będę trzymać drugiej torby w tym samym kolorze, ale bardzo mi się podoba, jest przepiękna skóra, także taka torebka będzie dla Was. Kolejna rzecz to buty, nowe buty, słuchajcie, patrzcie, z metkami, z wszystkim, skórzane, Costa Calma i mają obcasy z taką jakby skórą wężową tutaj, oczywiście podejrzewam, że to jest imitacja, ale naprawdę mięciusieńkie buty z takiego pięknego zamszu w kolorze szarym i zobaczycie mnie w tych butach do sukienki takiej mojej jedwabnej, jedwabno-wiskozowej, włoskiej. W każdym razie naprawdę piękne. Piękne, nowiutkie. Zobaczcie, jak wyglądają w środku.
I też myślę, że to będą buty do sklepu, chyba że będą tak wygodne, że zdecyduję się po prostu je sobie zostawić no, i chodzić w nich do pracy na co dzień, bo to jest niewysoka szpileczka, tu jest wydaje mi się, że 5 cm tej szpilki, tak? Tak myślę. W każdym razie no naprawdę piękne, niby to jest 38, ale powiem Wam, że one są na mnie dobre. Jeśli się okaże, że naprawdę są dobre, to może zostaną ze mną, jeśli nie, to one też będą do sprzedania. Są po prostu nówki z metkami, także cudowne są według mnie. Piszcie, czy się Wam podobają. Uważam, że kształt tych butów, zobaczycie jeszcze na zdjęciu, jest po prostu perfekcyjny. Wysokość, kształt i jak wygląda w nich stopa. Kolejny jeszcze gadżet, taki szalik. No i zobaczcie, ten szalik jest z jedwabiu. Zobaczcie, jaki jest piękny. Tu jest metka na nim w ogóle, więc nie mówię bzdur, bo o, proszę. Udowadniam, że jest metka i jedwab z wiskozą, to jest właśnie ten taki typowy materiał welurowy, wiskozowo-jedwabny. No i zobaczcie na ten wzór, to jest taki wieczorowy szalik, będzie idealny do tej mojej sukienki takiej właśnie jedwabnej z welurem jedwabnym w stylu art deco. Pokażę Wam tamtą sukienkę na zdjęciu, to zobaczycie, o co mi chodzi, bo to jest idealne zestawienie i ten szalik po prostu jako szal wieczorowy będzie przepiękny i zapłaciłam za niego 3 zł, więc też wow. Jestem po prostu zadziwiona, że można takie coś dostać. Jest przepiękny ten szalik po prostu. Słuchajcie, idziemy dalej. Teraz pokażę Wam bluzkę. Bluzka jedwabna, którą kupiłam do sklepu, do sprzedania. To jest vintage bluzka 100% jedwab od Alison Taylor i ona ma formę takiego żakieciku trochę chińskiego. Zobaczcie, jaki piękny kolor. Taka, nie wiem jak to nazwać, limonka, może limonka właśnie, limonka, pistacja. I taka bluzka idealnie pasuje do spodni z prostą nogawką albo z takich lekko rozszerzanych. Zobaczycie tutaj do moich takich szerszych, pistacjowych, bardziej miętowych spodni. Właśnie odcienie zieleni można tu przepięknie połączyć. I do tych butów, które mam teraz na sobie, po prostu uważam, że też ta bluzka to jest mistrzostwo świata. To jest rozmiar 6, czy to jest eseczka, taka mała eseczka. Ale na mnie jest nawet taka luźnawa, więc mogłaby być nawet na małą M-kę moim zdaniem. Kwestia tutaj rozmiaru i dopasowania sobie, bo to jest związane i jest guzik, więc można trochę tam dopasować. W każdym razie zamierzam tą bluzkę dać do sklepu, bo jest naprawdę wyjątkowa. Naprawdę wyjątkowa, 100% jedwab. No i zjawiskowy jest ten kolor. No i oczywiście ta bluzka kosztowała 2 zł, bo kochani, byłam w drugim sklepie w Zaklikowie, gdzie wszystko było po 2 zł. I na przykład ten pasek, ta bluzka i jeszcze tutaj dwie rzeczy będą właśnie z tego sklepu. Tak wygląda. Następna rzecz to jest żakiet też za 2 zł. No i ten żakiet jest też bardzo, bardzo ładny. I słuchajcie, Senso, rozmiar 38, jest na mnie taki minimalnie za luźny, więc jest bardzo prawdopodobne, że go też sprzedam, ale piszcie, co myślicie, czy mi jest dobrze w tym żakiecie, bo mi się wydaje, że on jest bardzo, bardzo ciekawy. Ma, zobaczcie, jaki ma piękny wzór. I to jest żakiet z wełną. Naprawdę ma przepiękny ten taki arabski wzór. Już Wam mówię skład, bo tu jest napisane w środku. Bawełna z wełną, słuchajcie. Także naprawdę bardzo dobry skład. I tutaj wełny jest aż 45%. Bawełna i wełna, czyli całkowicie naturalny skład, przepiękny i bardzo ciekawy krój. I zobaczcie, chciałam Wam pokazać, że warto trzymać fajne szale. Ten szal jest też wełniany, 100%. Taki mam arabski, indyjski szal, który już pokazywałam wiele razy. Zobaczcie, jak ten wzór pasuje do tego żakietu. No po prostu ideał. Przepiękne zestawienie, taki komplet. I na przykład do beżowych spodni w stylu safari, albo do jakichś spodni z takimi szerszymi nogawkami, będzie przepięknym kompletem na zimę, na jesień. Bardzo, bardzo stylowa rzecz. No, mam nadzieję, że się Wam podoba. Piszcie koniecznie, czy mam go sprzedać, czy sobie zostawić, ale w każdym razie, tak czy inaczej, jest to zakup po prostu bardzo, bardzo wartościowy, moim zdaniem. Kolejna rzecz, też za dosłownie jakieś grosze, czyli nie pamiętam też dokładnie, ale to wszystko było po kilka złotych, więc to są jakieś naprawdę śmieszne pieniądze. Cudowny sweterek Fat Face.
z lnu. I już wam mówię, to jest chyba, nie wiem czy 100% len, ale chyba wiskoza z lnem, pół na pół. Tak, słuchajcie, 60% lnu, 40% wiskozy, bardzo prosty, minimalistyczny sweterek, bardzo mi się podoba jego styl i to będzie sweterek, który zamierzam też dać do sklepu w jesiennej kolekcji. Będzie można go kupić w sklepie, czy przez internet, czy stacjonarnie. W każdym razie to jest sweterek przeznaczony właśnie do sprzedaży, bo ja mam dużo już tych kolorów, więc już kolejnych nie będę dla siebie zachowywać. To jest taki bardzo prosty sweter, który też świetnie będzie wyglądał do spodni, nawet do tych miętowych, które wcześniej wam pokazywałam. Także naprawdę fajna rzecz, ale i też do jeansów fajna. Także myślę, że to będzie bardzo uniwersalna rzecz i no i przepiękny skład. I zobaczcie na tą metkę. Fat Face to jest bardzo dobra marka. Możecie sobie zobaczyć, jak wyglądają ich metki. Tak to wygląda. Ona jest jakby tak haftowana, ta metka. Super rzecz. Naprawdę w idealnym stanie też, bo ja tylko takie rzeczy będę. W ogóle sklep, który planuję, będzie sprzedawał takie designerskie rzeczy. Podobnie jak na moim Vinted, ale myślę, że będzie jeszcze bardziej ekskluzywny, bo na razie kupuję same rzeczy z, wiecie, z wełen, z kaszmiru, z jakichś jedwabi, rzeczy projektanckie, także coś takiego tam będzie. Buty w idealnym oczywiście tylko stanie i będą to buty vintage, najlepszych marek. Także jeżeli będzie coś takiego Was interesować, to Was zapraszam niedługo do Wieliczki, do mojego sklepu. Będą też porady, usługi stylistyczne, będzie można sobie jakąś usługę u mnie też zamówić i na przykład robić ze mną zakupy, albo przegląd swojej szafy, albo właśnie dobrać sobie super ciuchy i zakupić je. Kochani, ostatnia, przedostatnia rzecz, którą Wam dzisiaj pokażę, to cudowna po prostu spódnica. Nie wierzę, że ją kupiłam, to naprawdę jest mega szczęście. Spódnica kosztowała... Czekajcie, tu jest cena 6 zł. To było niby na nowym towarze, ale ona była wyceniona na 6 zł. Naprawdę ludzie w ogóle nie wiedzą, co sprzedają chyba. Słuchajcie, to jest spódnica Jaeger, czyli wspaniała marka, zrobiona w Wielkiej Brytanii. SK, 100% wełna. No i to jest po prostu cudowny krój. Spódnica z wysokim stanem. Naprawdę jest tak piękna, że nie wierzę, że mi się ją udało kupić. Tej marki, nie, zobaczcie sobie w internecie, bo już nawet nie będę wam dawać tu przebitek z internetu. Każdy może sobie sprawdzić. Marka Jaeger to jest bardzo ekskluzywna marka i no i po prostu ich rzeczy są bardzo drogie. I to jest taka rzecz w stylu old money, a ten filmik już w weekend, więc czekajcie, bo to będzie naprawdę ciekawy, wydaje mi się, filmik z ciekawymi stylizacjami. No i po prostu ta spódnica to jest totalny hit. Już ją kocham. Wiecie, ona ma tu gdzieś taką mikro dziurkę, ale ta dziurka oczywiście zostanie przeze mnie naprawiona, bo to nie jest żaden problem. No a tak poza tym to jest po prostu w przepięknym stanie. No i to na pewno zostaje ze mną, bo to jest taka unikatowa rzecz, którą się znajduje raz na długi czas. Kochani, ciekawa jestem, jak się Wam podoba stylu Was tą spódnicą. Piszcie koniecznie, bo jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, jak się Wam coś takiego podoba. Dla mnie to jest po prostu szczyt wszystkiego. No, jeszcze jedna rzecz, mianowicie ta spódniczka, którą mam na sobie, spódniczka z jedwabiu za kilka złotych, dosłownie też 3 złote za nią zapłaciłam. I co jest fajnego z tej spódnicy? Ja ją kupiłam jeszcze przed wakacjami, ale Wam nie pokazywałam, bo Asia też się zastanawiała, czy jej nie wziąć ze sobą na wakacje i jej nie miałam ze sobą tutaj.
To jest spódnica z jedwabiu indyjska, taka wiązana, więc jest też bardzo uniwersalna i też się zastanawiam, czy ją sobie jeszcze zostawić, czy nie. Ale co jest świetne w tej spódnicy, jest bardzo, bardzo wygodna, bo widzicie, to jest w ogóle nie krępujące ruchów, takie wiązane. No jest po prostu mega ta spódnica. No i kochani, jak się tą spódnicę odwróci na drugą stronę, a zobaczcie, tam w przebiteczce będzie pokazana ona z drugiej strony, to jest całkiem inny kolor i trochę inny styl, bo jest bardziej jednolita z drugiej strony, ma przepiękny bordowy kolor i w ten sposób, mając taką spódnicę ze 100% jedwabiu, możecie mieć dwie spódnice w jednym. Na przykład jadąc na wakacje, składamy ją w taką malutką kosteczkę. Bardzo się nie mnie też, także to jest też super, że ona prawie się w ogóle nie mnie, jak się ją szczególnie tak fajnie poskłada i mamy dwie spódnice w jednej, czyli możemy to nosić na przykład do tego topu, a z drugiej strony przykładowo do różowej bluzki z jedwabiu albo do jakiegoś innego crop topika i na przykład do tej torebki, jak już Wam wcześniej pokazywałam tą spódnicę właśnie z tą torbą, w tej stylizacji dokładnie. Bardzo uniwersalny ciuch, naprawdę super na wakacje, bo możemy sobie zmienić kolor, mamy całkiem inną spódniczkę, a bierzemy ją tylko raz, a wiecie, że jedwab schnie dosłownie w 5 minut, także coś takiego możemy wziąć, wyprać i mamy po prostu mega uniwersalny ciuch. Także tadam! Kochani, tymczasem zapraszam Was na kolejny program stylizacyjny i jeszcze dwa kolejne hole, a także na live, bo w przyszły wtorek bodajże będzie live, w którym pokażę Wam rzeczy do sklepu i w którym będzie można sobie też ewentualnie rezerwować już pomału te rzeczy do sprzedaży. Także zapraszam Was serdecznie, mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie fajnie, trzymajcie kciuki koniecznie. Będę Wam też robiła już niedługo relacje z nowego sklepu, ale to jeszcze trzeba troszkę poczekać, bo wszystko jest w toku. Także koniecznie trzymajcie za mnie kciuki, bo to jest ryzyko i razem z przyjaciółką, z Anią się tutaj stresujemy trochę tą nową sytuacją, ale mam nadzieję, że to wszystko pójdzie fajnie. Także do zobaczenia, kochani, do następnego filmu i pa, pa!